Erik, jak to mówił trener Podoliński na konferencji prasowej, czapki z głów dla Krakowi. Szóste zwycięstwo z rzędu u siebie. No i potwierdzamy, że rzeczywiście rządzimy w Krakowie. Nie jest to tytuł na darmo. Tak jest. No, ten początek sezonu mieliśmy problemy na kałużach z tymi meczami. Teraz to idzie tak po prostu. No. Tak to wygląda na tym boisku, albo te wyniki tak wyglądają, że, że jest to łatwo, ale z drugiej strony dzisiaj było dużo roboty. Poprzednim razem, jak graliśmy z Podbeskidziem, to było szóste z rzędu zwycięstwo na wyjeździe, tym razem szóste u siebie. Można powiedzieć, że Podbeskidzie daje zagrać na szóstkę? Nie wiem. Nie zawsze się ciężko grało przeciwko Podbeskidziu i dlatego jestem szczęśliwy dzisiaj, że udało się mi w końcu strzelić bramkę. No właśnie, strzeliłeś kolejnego gola, 7 w Ekstraklasie, 8 w tym sezonie. Twoja dyspozycja chyba stale rośnie, prawda? Tak, cieszę się z tego. Z drugiej strony nie jest poważne, nie? Kto strzela bramki, jak zawsze mówimy. Widać się właśnie na tej drużynie. Setnarski tam ma dużo brannych, Denis Rakel, ja już się włączam. Także zawsze jest ktoś w stanie strzelić gola i ten mecz dociągnąć do zwycięstwa i to jest poważne dla nas. Wczoraj lider stracił punkty i w sobotę będzie szansa, żeby zmniejszyć ten dystans już tylko do 4 oczek. Na Piastu już jesteście gotowi? No, szybka regeneracja. Piast ma o 1 dzień więcej na regenerację, co na pewno będziemy na boisku czuć, ale jesteśmy w stanie tam powalczyć o zwycięstwo i na pewno tak do tego meczu podchodzimy.